Będąc na bieganiu, jak zwykle, mam mnóstwo inspiracji, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Przeze mnie przepływa mega kreatywny strumień, bo rodzi się nowy projekt Zaufaj Sercu. Nowa przestrzeń i w związku z tym wokół jest tak wiele tematów, które chcą się przejawić, więc postanowiłam nagrać ten film. Jestem po treningu biegowym i spaceruję sobie po lesie. Chciałam się teraz podzielić jednym malutkim, ważnym przekazem. Myślę, że na tyle dużo już tutaj mówię o human design, o tym, aby działać zgodnie ze swoją strategią i autorytetem wewnętrznym, że większość osób ten temat już ogarnia. Jeśli nie, to zapraszam na sesję human design z całego serducha, na warsztaty, które są u mnie dostępne, bo to jest jakby podstawa. To mechanika nasza, tego, jak działasz jako generator, czy manifestor, czy projektor, czy reflektor, czy manifestujący generator, to jest jakby podstawa. Od tego wszystko się zaczyna. Ale zauważam taką potrzebę, żeby mówić jeszcze więcej w temacie realizacji pragnień serca, z tego poziomu zaufania. Już po tym etapie, etap oczywiście podjęcia samej akcji, decyzji, żeby ona była w zgodzie z naszą naturą i autorytetem i żeby zaufać i wejść na tą ścieżkę, że my ją czujemy całą sobą, to jest jedno i to jest bardzo ważne i w przestrzeni nowego projektu Zaufaj Sercu temu też poświęcimy uwagę, ale dużo uwagi poświęcimy i chciałabym na tym też się mocno skupić, bo widzę, że wiele osób, mimo że już odważy się i wejdzie korekt, tak, w zgodzie ze swoją mechaniką, to wiele osób z tej swojej ścieżki, która jest naprawdę totalnie ich, w pewnym momencie zbacza i pojawia się chaos i jest znowu, kurczę, dlaczego ja zeszłam? Chcę wrócić, ja chcę moją ścieżkę i wracamy. I oczywiście to jest milion tematów wokół tego, co jest istotne, ale ta prostota skupi się na jednej rzeczy, która uważam, że ma kluczowe znaczenie. Jak czujesz całą sobą, że jakaś decyzja jest w zgodzie z Twoim sercem. Zostań przy tym czuciu. Pojawia się wichura, wątpliwości. Pojawiają się sytuacje, często na zewnątrz, ktoś wątpi w Ciebie. Coś nie idzie od początku gładko, tak jak chciałaś, żeby szło, bo każdy chce. I Ty wtedy zaczynasz karmić swoją uwagą wątpliwości. Podstawowy błąd to jest. Nam się wydaje, jak patrzymy na zewnątrz, na świat zewnętrzny, że jak ktokolwiek, cokolwiek zrealizował jakieś marzenie i my często zapominamy o swoim własnym doświadczeniu, które mówi co innego, ale że skoro on to zrealizował, to tam go nikt nie skrytykował, tam nigdy się noga nie powinęła, tam ktoś się na pewno nigdy nie przewrócił. Ja dzieliłam się już w kilku moich warsztatach takim przykładem i tutaj też się tym podzielę. Kiedy uczyłam się jeździć na snowboardzie, jeździłam już bardzo wiele lat bardzo dobrze na nartach. I doskonale pamiętam swoje początki na snowboardzie. Trudno to zapomnieć, bo byłam bardzo zaskoczona tym, że jak uczyłam się jeździć na nartach, praktycznie nie pamiętam, żebym się tam przewracała jakoś, więc może parę razy, byłam też dzieckiem, to jest co innego, jak się uczyłam na nartach. A jak się uczyłam jeździć na snowboardzie, byłam nastolatką. I na snowboardzie, jeśli się uczyłaś, to wiesz, że żeby się nauczyć, naprawdę musisz się przewrócić milion razy. Jakby tu nie ma innej opcji. To nie jest tak jak narty, że sobie pługiem zjedziesz, jakoś tam ogarniesz i nie przewróć. Nie. Na snowboardzie większość po prostu początków to jest siedzenie na tyłku, na glebie, na śniegu, marznięcie i tak dalej. I próby, okej, wstaję, podnoszę się, wstaję, przewracam, podnoszę, przewracam. To jest trochę tak... Taka metafora, jak jesteśmy dziećmi, tylko tego oczywiście nie pamiętamy. Więc fajnie mieć jakiś przykład ze swojego doświadczenia już w dorosłym życiu czy nastoletnim życiu, kiedy my to pamiętamy. Naszym świadomym umysłem pamiętamy to doświadczenie. Bo jak byliśmy małymi dziećmi, każdy z nas musiał nauczyć się chodzić i wielokrotnie się przewracał. I wstawał, i przewracał, i wstawał. I to było naturalne. I nie było wokół tego tematu wielkiego halo.
i na snowboardzie podczas tego mojego doświadczenia. Naprawdę musiałam się zmierzyć z tym wszystkim, co nam, co dziecku nie przeszkadza, a nam w dorosłym życiu czy następnym życiu już przeszkadza. Czyli o Boże, co ludzie o mnie, o Boże, ci ludzie wokół myślą pewnie, że jestem łamagą. O Boże, no. Wiecie, jeszcze tam był taki elemencik ciekawy, na przykład na, pamiętam, takim jednym wyjeździe w górach, było dużo znajomych, moi rodzice, którzy świetnie żyją na nartach, nie wiem, mój brat młodszy, który na nartach, wszyscy znajomi na nartach. A ja po prostu na tym snowboardzie. I wiecie, i też były komentarze, no nie chcesz wrócić na narty? Bo tutaj tak ciężko. A ja chciałam się nauczyć jeździć na snowboardzie. I tak jest w kontekście realizacji naszych pragnień serca. I na tym polega zaufanie naszemu sercu, że nie patrzysz, mimo że może umysł cię korci, nie patrzysz na to, co odpowiada świat zewnętrzny w pierwszej fazie. To nie jest czas na to, żeby szukać potwierdzeń na zewnątrz. To nie jest czas, żeby się pytać świata, czy mój pomysł wam się podoba. Na jakimś etapie rozwoju, może i tak, naszego pasji biznesu, to może w jakimś stopniu nam pomóc. Wiecie, możemy się w jakiś sposób zainspirować, że okej, wiemy, czego potrzebuje też nasza publiczność i tak dalej. Ale wciąż to nie będzie najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy ty podążasz za tym, co ty chcesz w twoim sercu, co jest spójne z tobą, z twoją energią, z twoim pragnieniem duszy. I wtedy budujesz momentum tego pragnienia. Wytyczasz swoją ścieżkę. Obojętnie ile razy się przewrócisz, ty wytyczasz swoją ścieżkę i dalej wstajesz. Jeżeli nie poddasz się. I jest przede wszystkim najważniejszym elementem oczywiście jest to, czy weszłaś w ten proces korekt. Tak? Czy w zgodzie z swoją mechaniką. Więc jakby, jeżeli to było niekorekt, no to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że to nie wypali. Ale jeżeli naprawdę już wiesz, na czym polega twój autorytet wewnętrzny i słuchasz go, nie tylko wiesz, ale słuchasz, uczysz się, eksperymentujesz z nim faktycznie, masz takie poczucie, że tak, że to moja intuicja, że to jest naprawdę moje. I wchodzisz w zgodzie ze swoją mechaniką też w daną aktywność, realizację danego pragnienia, to wtedy nie patrz w ogóle na to, co jest na zewnątrz. Po prostu bądź taka wręcz tak obsesyjnie przez jakiś czas skupiona na tym marzeniu, tak jakbyś była trochę taka delusional, taka troszkę crazy, że po prostu nie widzisz świata poza tym, że to jest ta ścieżka i ty. I to jest genialne, ja to uwielbiam w ogóle, w procesie kreacji, tworzenia, czegokolwiek, tak naprawdę cokolwiek mi do mnie przychodzi i ja chcę się tym ze światem podzielić. To jakby to już jest dla mnie naturalne, że aktywności takie codzienne, wspierające mnie, moje ciało, wspierają też moją kreatywność. Tak jak na przykład bieganie, spacerowanie w naturze. Naturze, bo to jest też klucz, bo natura bardzo wspiera. Natura bardzo nam pomaga. Naprawdę. To jest coś totalnie nie do przecenienia. I ja nie wyobrażam sobie bycia w takim jakimkolwiek zawodzie kreatywnym. A pasy biznes to jest przestrzeń, obojętnie czym się tam zajmujesz. Czy robisz programy, je powtarzasz, czy ja na przykład ciągle tworzę nowe rzeczy. Ciągle. Od 6 lat. I to jest tak bardzo kreatywne zajęcie. Ja nie wyobrażam sobie nie mieć tego wsparcia natury. Po prostu bez tego, bez kontaktu codziennie z naturą. Nie codziennie biegam. Codziennie nie biegam, czasem często spaceruję, ale też jednak regularnie biegam. Uziemienie. Jakby to jest podstawa. Według mnie oczywiście. Może ty masz inaczej. Może tobie coś innego pomaga. Ale właśnie, znajdź to, co ci pomaga utrzymać cię na twojej ścieżce sfokusowania na twoim pragnieniu serca. I tego, żebyś po prostu ładowała się energią, nawet jak się przewracasz. Nawet jak, wiesz, masz jakiś genialny swój plan. Po prostu coś jest totalnie twoje. Wierzysz w tego wartość. I się pojawiają przeszkody, tak? Że nikt nie reaguje na przykład. Odrzucenie, rejection. Dalej budujesz momentum. Oczywiście jest cała masa innych rzeczy, które są ważne. To jest podstawa. To jest mikroelement podstawa. W projekcie
zaufaj sercu, będziemy mówić o mykach pracy z rzeczywistością i z kreowaniem tej rzeczywistości, z poziomu zaufania naszemu sercu. Ja jestem freakiem nie tylko w human design, ale bardzo mocno lubię temat transferingu rzeczywistości, poruszania się po najbardziej wspierających dla nas liniach życia i też na pewno ten temat się w naszym masterclassie Zaufaj Sercu pojawi. Szczegółów jeszcze nie ma, landingu jeszcze nie ma, ale projekt po prostu buzuje ze mnie, dlatego się tutaj już dzielę. Jak będą szczegóły, dam znać. Jeżeli chcesz otrzymać w pierwszej kolejności szczegóły i móc skorzystać z preferencyjnej ceny na ten masterclass i nie tylko, bo on będzie jeszcze w pakiecie z dwoma innymi elementami, to napisz do mnie hasło Zaufaj Sercu. Buziaki, trzymam kciuki, wstajemy, robimy swoje.